Cześć, nazywam się Paweł. Jesteście na kanale Terra Sfera. Wraz z moją żoną Moniką od lipca zeszłego roku budujemy naszego kampera. Dzisiaj powiem Wam kilka słów na temat elektryki. Pokażę Wam, jak połączyłem wszystko, jak to wszystko u nas wygląda. Ale teraz chciałbym Wam powiedzieć kilka słów na temat baterii. A więc tak, jest to bateria litowo-żelazowo-fosforanowa. Pojemność 200 Ah. Składa się z czterech cel. Nazywają się one Winston. Każda cela pracuje na napięciu 3,2 V. Także w sumie daje nam to 12,8 V, czyli tyle, ile potrzebujemy w naszej instalacji elektrycznej, bo mamy instalację 12-voltową. Oczywiście mamy przetwornicę 1000 W, z czego będziemy korzystali podczas, nie wiem, podłączania ładowarek do laptopów, tudzież jakichś innych elektrycznych rzeczy. Teraz Wam powiem, dlaczego kupiliśmy tą baterię. Pierwszym i chyba największym plusem było to, że bateria ta może przetrwać nawet 25 lat w kamperze. Tak czytałem. Producent mówi o 5000 cykli. Niektórzy nawet wyciskają 8000. Także no, wydaje mi się, że jest to super rezultat. Drugim plusem była waga. Cały zestaw waży 32 kg. Kolejna rzecz to bezpieczeństwo. Nie wybucha, nie utlenia się, nie zachodzą w niej żadne reakcje chemiczne, także jesteśmy bezpieczni, mam nadzieję. Jest pod łóżkiem, także może w kosmos nie wylecimy. Nie, no ale żartuję. Kolejna sprawa to brak pamięci rozładowania. Możemy ją zostawić na dowolny czas, rozładowaną, w połowie rozładowaną, jak tylko nam się podoba. Wracamy, ładujemy ją do 100% i ona nie traci swojej pojemności. No i następny plus. Szybkość ładowania. Dzięki temu, że możemy ją ładować dużym prądem, skracamy w ten sposób czas, który potrzebujemy na naładowanie tego właśnie akumulatora. Inspirację do zakupu tej baterii zaczerpnęliśmy z kanału Vincent Van. Pozdrawiamy Vincenta i Menela. Ma on tam właśnie takie baterie. Poczytaliśmy trochę i stwierdziliśmy, że chyba będzie to dobry wydatek. Nie mały, ale dobry. No i jak wiecie, wszystko ma swoje wady, zalety, także bateria ma też minusy. Podstawowy to cena. Trzeba wydać dosyć dużo pieniędzy przy zakupie, ale wydaje mi się, że z biegiem lat zwrócą nam się te pieniądze i radość w użytkowaniu tej baterii, że tak powiem, zrekompensuje nam ten początkowy wydatek. Drugi minus to jest system BMS. Co to jest? System BMS, on po prostu reguluje napięcie na poszczególnych celach i czuwa nad odpowiednią pracą całej baterii. A dlaczego myślę, że to minus? Ano dlatego, że trzeba wydać dodatkowe pieniądze. Nie dość, że kupujemy baterię, to musimy jeszcze kupić system BMS, bo bez tego no, bateria nie posłuży nam za długo. Bo bardzo ważnym jest to, żeby na każdej celi było odpowiednie napięcie. Co nam zapewnia właśnie ten system? Nie no, ale nie jest jeszcze tak źle z tym systemem, ponieważ dzięki niemu możemy połączyć się z tym akumulatorem przez Bluetootha, sprawdzić wszystkie parametry, sprawdzić pracę tej baterii. Możemy dzięki aplikacji, którą mamy w telefonie, zobaczyć, jaki pobór mocy uzyskaliśmy z paneli słonecznych i jaki pobór mocy musieliśmy oddać do naszych urządzeń elektrycznych. Także dzięki temu możemy sobie poplanować trochę dzień, kiedy najlepiej ładować, kiedy najlepiej czego używać, co nam najwięcej prądu ciągnie, także wydaje mi się, że to jest plus. Czyli taki plus i minus. W sumie tak jak w baterii, mamy plusy i minusy. Bo plus i minus to jedyne, co słyszę. Plus i minus. Nie, no żartuję teraz. No dobra, słuchajcie, nie będę Was więcej zanudzał. Starczy tych informacji. Teraz pokażę Wam, jak zainstalowałem ten system BMS na naszym
naszej baterii, a później przejdziemy do instalacji elektrycznej. Także zostańcie z nami i idziemy w końcu trochę popracować. A jeszcze bym zapomniał, jeżeli macie jakieś pytania albo nasuną wam się jakieś uwagi, jeżeli w trakcie filmu zobaczycie, że coś źle zrobiłem, wszystko jest do poprawienia, piszcie w komentarzach. Z góry bardzo dziękuję za każdą pomoc, za każdą uwagę. No dobra, teraz już naprawdę wracamy do pracy. Hej. Właśnie musimy tutaj w tych płytkach muszę porozwierciać te dziurki, żeby nam weszła śruba 12 mm. Zrobiłem sobie taki prowizoryczny stoliczek. Uspinałem go na jakieś klampy i ja nawiercił. Ważną rzeczą przy montażu jakichkolwiek właśnie takich płytek elektronicznych jest, tam producent mówi właśnie na tej stronie, na tym sklepie, że po prostu styki muszą być bardzo dobrze wyczyszczone, muszą być równe, także teraz się tym zajmę. A więc tak, słuchajcie, króciutko wam teraz opowiem, co tu zrobiłem. A więc przylutowałem tutaj do każdego końca płytki, tutaj macie takie miejsce, o, złapię ostrość, przylutowałem przewód, to jest półtorówka zakończona oczkiem na 12 mm na śrubę i teraz każdą tą płytkę z jednej strony idzie na plus, a na końcu musi iść minus, także dlatego tutaj się lutuje. Tak samo i tutaj w tych mniejszych środkowych lutujemy, łączymy do minusa. To jest jeden z etapów, jeszcze nam zostanie kolejny krok, a mianowicie będziemy łączyli teraz każdą płytkę. Ona tutaj ma napisane, kurczę, nie mogę złapać tutaj ostrości, ale tu jest out. Tak, czyli każda płytka out idzie, tutaj jest in z tej strony, out i idzie do tej płytki do in, do tej, z tej płytki out idzie do tej płytki i zaraz jak łączę wszystkie przewody, to wam pokażę, jak to będzie wyglądało. Out z pierwszej płytki do drugiej na plus, tu jest in i tu jest znowu out i z tego outa puszczamy do tej płytki in, tutaj z tego kwadracika out będzie szło do tej płytki in i to będzie całe połączenie, bo takim przewodzikiem to będzie szło. Dzień dobry, w ten słoneczny poranek. Dzień dobry. Dzisiaj zajmę się trochę elektryką. Pokażę wam, jak zrobić instalację w campervanie, czyli podłączymy regulator, podłączymy inwerter. Rozplanujemy tu wszystko na tej tablicy właśnie, którą przygotowałem. No i zabieramy się do pracy. Mam zamiar dzisiaj to zrobić, żeby światło się świeciło w wanie, a jak to wyjdzie, to zobaczymy. Jest obietnica, światło dzisiaj zaświeci się w wanie. Wiecie, planów to już było tyle. Tak. Przy budowie zawsze tego kampera. Trzeba wziąć pod uwagę, że zrobisz 1/3 tego, co zaplanujesz. Tak, porywak do połowy, no. Czyli jak planuję zrobić elektrykę, żeby światło paliło, to może się zapali jedna żarówka. Tak, nie, no dobrze, dobrze będzie. Wszystko będzie dobrze. Jak się. Także robimy sobie. A więc tak, słuchajcie, to sobie zaplanowałem to mianowicie w ten sposób, że tutaj zamontuję kontroler ładowania. Jest to firma EPWR, model Triron 4210N i jest to MPPT kontroler, także no jest to ten bardziej wydajny, bardziej efektywny i bardziej bezpieczny dla baterii. Tutaj dam włącznik, w którym będę mógł izolować baterię od całej instalacji, czyli generalnie wyłączyć całe zasilanie. Tutaj dam listy zasilające dodatnią, tu będzie ujemna, tam dalej będzie ładowanie od akumulatora. Jeszcze nie mam tego urządzenia, ale zamierzam kupić niedługo. I tutaj zrobię skrzyneczkę na 12 V z bezpiecznikami do całej instalacji, do światła, do pomp, do wszystkiego, do webasta.
tam, gdzie będę potrzebował zasilanie. Także jeszcze między nimi będą bezpieczniki, także mam tu takie bezpieczniki, zaraz wam pokażę. Jest to od razu izolator, naciśniemy, to nam rozłącza całe zasilanie. I tak jak różnicówka, jest coś takiego jak różnicowo-prądowy bezpiecznik. Czyli podłączamy tu przewody, jak pójdzie za wysokie natężenie, to po prostu nam go wysadzi. Naprawimy usterkę, włączamy i jest znowu przepływ prądu. Tu, stąd pójdą przewody. Tu będą przewody z paneli, puszczę sobie je tędy. Od włącznika. A włącznik zrobimy dosyć wysoko tutaj. Tak, żeby tylko przewody weszły. To jest włącznik do paneli, także będę mógł odseparować zasilanie z paneli do kontrolera. Tutaj już mamy zrobiony jeden. Proszę bardzo, od dołu jest przymocowany. Przedni dałem jeszcze na taką klamrę, ale tylnego już nie będę dawał, nie ma sensu. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze będę wiercił otwór w dachu. Przebijemy się zaraz z przewodami, połączymy panele, spuścimy je na dół. No i job done. No dobrze, no, się teraz wymierzyć przewody. Żeby je dociąć, także tak. Tutaj sobie pójdę przewodzikiem, tym sobie zejdę. O, zejdę sobie tu z przewodami. Tutaj to dam. No wtedy tutaj więcej miejsca na bezpieczniki. To jest plusik. Zrobimy go ładnie. Volt. Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Chodzi mi o te końcówki zakładania. Także nie śmiejcie się, jak coś robi źle. O. No, niezła pytka. O, nawet mi się udało. No tak to mniej więcej. Tak to mniej więcej musi wyglądać, także teraz mam taką specjalną prasę. Tutaj sobie naciskamy, a też ją rozkładamy oczywiście. Potem się tu naciska i się wybiera rozmiar przewodu, czyli nasz jest 35. I tu trzeba zmienić na 30. Na 35. Złapiemy. No to prasujemy. O. Ciach. No i jest. Powiem wam, gitarka. Także no chyba to coś takiego powinno być. Tak. Nie rusza się. Jest prasowany przewód. Przewodzik zarobiony. Teraz sobie mierzę odległość z włącznika do listwy zasilającej. Mniej więcej będzie to o tak. Że tutaj sobie go utnę. Thank you.
tu jest masa. Tu puściłem kabel z tyłu do listwy. Tu mam czujnik obciążenia. On idzie tutaj do tej płytki i na Bluetooth będzie podłączony do telefonu. No i teraz tutaj zrobię bezpiecznik między kontrolerem a baterią. No więc tak, bezpiecznik tutaj 50 amper daje, ponieważ producent kontrolera wymaga, żeby był bezpiecznik pomiędzy baterią a kontrolerem, także dałem tutaj 50 amper. Także tu zarobiłem sobie przewodzik, pójdzie do bezpiecznika i plus do tutaj miejsca, gdzie jest na baterię. Minus do listwy, minus, która idzie do baterii na minus. Zakrywam tutaj wszystkie plusy i minusy, że jak w razie co mi coś upadło, żeby tu zwarcie jakiegoś nie zrobić. Także na to trzeba uważać. Jak to mój kolega mówi, kto dwa razy mierzy, ten raz tnie. Moje ucinki. Super ekstra są te ucinki. Kojarzył mi się z filmami z mafiozami, jak ucinają palce. Nie wiem dlaczego. A, to taki. O, ciach i nie ma. I teraz tu mam zabezpieczenie 50 amper. Do tego pudełeczka z bezpiecznikami. Tu będę miał dociągnięte wszystkie instalacje na 12 V, czyli światło, pompa, webasto, lodówka, takie tam rzeczy. Ono będzie zabezpieczone bezpiecznikiem 50 A i stąd teraz muszę puścić przewód do tych dwóch miejsc. To jest load, czyli obciążenie tego kontrolera. No i tutaj pójdzie plus, pójdę tędy do bezpiecznika i minus, pójdę tędy. Może rodzaj terminali tutaj używam do łączenia tego. Na przykład to jest terminal 16 przewód na 6 śrubę. Mam na 10, mam na 12, bo różne są śruby w tej instalacji. Także będę podłączał teraz przetwornicę na 220 V i dalej będę podłączał sobie przewody, które mam tam doprowadzone do światła, do pompy wody, do webasta i do takich różnych tam jeszcze rzeczy 12-voltowych, które są potrzebne do obsługi niektórych urządzeń, jak na przykład truma, które będziemy używali do podgrzewania wody, żeby mieć ciepłą wodę w wannie. Także zabieram się do pracy. A więc tak, przewód, który będzie dochodził do przetwornicy, będzie przechodził przez również bezpiecznik 100 amper, żeby zabezpieczyć przed jakimiś uszkodzeniami. No i tak, tak to wygląda. 0 plus przez bezpiecznik 100 amper do listwy zasilającej. Podłączony. No i zaczął padać deszczyk, ale nie daję za wygraną, już chcę, żeby to światło się tu zapaliło. Także zamontowałem z tej strony wszystkie czujniki. To jest do włączania przetwornicy, tu jest do sprawdzania poziomu wody szarej i pitnej. I tu jest cały panel, będzie od świateł, od pompy, od lodówki i takich innych rzeczy. Także teraz chcę połączyć światła. No, tu puściłem przewody. O, i tutaj jest na dole, ale tu jest kompletna ciemność. A lampki nie wezmę tam niestety. Może zaraz się zapali światło. Także jadę sobie dalej. No więc tak, słuchajcie, próba generalna. Na razie nie włączałem paneli słonecznych, bo trzeba skonfigurować kontroler do tej baterii. Także powłączałem bezpieczniki, powłączałem wszystko i będziemy teraz
testowanie światło. Idziemy zobaczyć. Hello. 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 Cześć. Świeci się to. Ale tutaj się ciemno. Świeci. Ale ciemno. Ale ciemno. Dobra, no. O. Mamy światło. Juhu. W łazience jest ciemno, jak ja mam się umyć? Ojojoj. Dobra, mamy to, no. Świeci się. A tamte? Z tyłu? No zaraz podłączę, jeszcze nie podłączyłem. Aha, okay. Na razie te podłączyłem. Super. Także tu. Fajne światło dają. No i to też działa. Jeszcze jeden test. Słuchajcie, właśnie lampka się pali. Z naszego inwertera z przetwornicy 220. Także spoko. Na razie wszystko działa. Oby tak dalej. Łącznik już się zapala. Także tutaj już wszystko też działa. O, na wyświetlaczu. Które pokazuje nam wszystko. Na panelach. Na wyjściu. Tu są panele 14,6 V. Tu ile amper nam chodzi baterii. No, także wszystko działa. Przetwornica też działa. Jest super. Na razie panele wszystko dobrze działa. Jestem zadowolony z instalacji. Także zobaczymy, jak to dalej będzie się zachowywało. Bateria na razie też jest bardzo wydajna. Podłączałem ostatnio nawet ogrzewanie 750 W na prąd. Na 220 przetwornica nawet się w sumie nie zagrzała. Dopiero po prawie 20 minutach się wentylatory włączały. Się zacząłem martwić, że coś jest nie tak, ale wentylatory się załączyły i wszystko działa, no. Na baterii trochę spadło napięcie, po czym jak wyłączyłem ogrzewanie, to z powrotem się podniosło. Także jestem bardzo zadowolony. Także polecam baterię. No. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie instalacji, co jak użyłem, piszcie śmiało w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się podoba, jeżeli podoba Wam się to, co robimy, jak tą wiedzę chcemy Wam przekazać, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, do polubienia, do naciśnięcia dzwoneczka, wtedy będziecie mieli powiadomienie, że jest nowy odcinek, a nowe odcinki będą i będą ciekawe. Także tak to. No, jak macie jakieś pytania, to walcie śmiało w komentarzach, będę odpowiadał. No i na tyle. Trzymajcie się, hej!